Nazywam się Paweł Flis i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na 20. edycję festiwalu Plus Camerimage do Bydgoszczy. Pierwsze skojarzenie. Zimno, śnieg, Mikołaj, zła kurtka, złe buty i dwa filmy, które jeszcze do tej pory pamiętam, które na mnie jakoś działają bardzo pozytywnie i pomagają mi w mojej pracy. To jest pierwszy film, to jest Rikszarz. Jeden z takich filmów, które zobaczyłem na festiwalu w Toruniu, w auli. A drugi to jest Nienawiść. Festiwal mój pierwszy przyjechałem jako człowiek, młody, jeszcze miałem troszeczkę więcej włosów, byłem troszeczkę taki jeszcze nieokreślony, nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. I na ten festiwal zaprosiła mnie moja siostra, która studiowała w Toruniu. Powiedziała, że jest taki festiwal, tam są filmy, no i tam się nie nagradza reżyserów, tylko tych drugich, tych, którzy siedzą za kamerą i robią te zdjęcia. I to jest festiwal związany z autorami zdjęć filmowych. Ja nie wiedziałem w ogóle, co to znaczy być autorem zdjęć filmowych. I pojechałem na ten festiwal właśnie w zimie, w półbutach, tam śnieg spadł i przemarzłem. Natomiast wchodziło się jeszcze na ten festiwal machając legitymacją czarną ochroniarzom. To był chyba drugi. 94 rok. Druga edycja, bo pierwszy, nie wiem, być może nawet to był pierwszy, nie pamiętam naprawdę, który to był rok, ale to było bardzo, bardzo wcześnie. Wchodziłem, miałem legitymację studencką, bo byłem studentem innego wydziału. Pokazywałem, że jestem studentem, oni wpuszczali wszystkich studentów na salę i tam można było oglądać te filmy. No i wtedy, wiesz, oglądałem te filmy pod kątem właśnie, co to znaczą zdjęcia w filmie. Kim jest ta postać, która jakby siedzi za kamerą, kreuje ten świat. No i tak powoli, potem był następny festiwal. Przyjeżdżałem co roku jako człowiek. Jeszcze jako człowiek. Tak, jeszcze jako człowiek, normalny człowiek. I zacząłem robić zdjęcia. Aparat pierwszy fotograficzny, pierwsze fotografie, potem pierwsze egzaminy do szkoły. No i potem kolejny festiwal, już jako student Wydział Radia i Telewizji w Katowicach. W ogóle przyjechanie na festiwal ze swoim filmem, mając taką jakby przeszłość, nie? Że jako człowiek przyjeżdżałem, oglądałem i nagle jestem po tej stronie, gdzie siedzę i teraz widzę, że mój film jest też projektowany na tym ekranie i ludzie nagle oglądają, to jest niesamowite wyróżnienie, nie? Że to, że jakby ta droga tak jakby postępuje i nagle kolejny krok jest taki, że film studencki to był człowiek magnes, który gdzieś się odbił też na świecie, na festiwalach, na całym świecie, no może nie na całym, no ale takich ważnych w Nowym Jorku, we Włoszech, w Europie generalnie był, zdobywał bardzo dużo nagród. No i nagle coś, co czujesz, wiesz, no to jest takie pragnienie jakby, które się spełnia i pamiętam, że się denerwowałem bardzo wtedy, jak zostanie przyjęty. Oczywiście były jakieś marzenia, że może nagrodę, ale samo to, że był pokazywany wśród właśnie takich filmów oscarowych i mówię o filmach fabularnych, pełnometrażowych, że w towarzystwie takich filmów można było obejrzeć Człowieka Magnesa, to był zaszczyt dla mnie. Mój debiut, Moja krew z Marcinem Wroną, zresztą Człowiek Magnes też Marcin Wrona reżyserował. No i wiesz, no pierwszy film znowu taki jakby zawodowy, tak, że już weszliśmy za pieniądze, robimy film, czyli dla film pełnometrażowy, pierwszy. No i znowu, wiesz, wyróżnienie spośród iluś tam filmów polskich, został wybrany też mój film, bardzo, bardzo się cieszyłem. Wydawało mi się kiedyś, jak byłem właśnie tym człowiekiem, jeszcze zanim byłem studentem, to wydawało mi się, że ten zawód jest strasznie skomplikowany, strasznie trudny, że on jest nieosiągalny dla mnie, że trzeba mieć, nie wiem, jakąś, to jest, wiesz, jest na dwóch rękach można policzyć tych autorów zdjęć takiej światowej klasy, wiesz, i to było takie trudne, wiesz, no, nie wiem, co ci powiedzieć. No a teraz jak patrzę na to, to okazuje się, że ten zawód jest tak naprawdę dla każdego, nie? Kto chce, kto czuje jakoś film, kto kocha tą robotę, bo to jest naprawdę ciężki taki chleb, jak łączysz życie prywatne z zawodowym. Dużo wyrzeczeń ze swojego takiego, wiesz, życia rodzinnego. Ja mam rodzinę, żonę, którą poznałem w Toruniu na festiwalu.
Jakby nie ma takiej różnicy takiej, że nagle, że wydawało mi się, że to jest coś wielkiego i teraz powiem, że tak, że to jest coś wielkiego. Nie, to się, jakby to, toczy się taka spirala i jakby wchodzisz jakieś, na jakieś tory i one się ciebie gdzieś tam kierunkują, nie? Nie wydarzyło się nic takiego spektakularnego, co by spowodowało, że nagle poczułem się operatorem. Nadal się czuję człowiekiem. Fajnie jest, jak operatorzy są różni. Że nie powiedziałbym, słuchaj, rób takie zdjęcia, bo one są modne, albo takie, bo one są lepsze czy gorsze. Nie, mi się wydaje, że każdy operator powinien być inny. Wiesz, każdy film powinien być inny. Ja uwielbiam patrzeć na filmy na przykład Christophera Doyle, który każdy film jakby traktuje inaczej. U niego są, wiesz, świetne zdjęcia. Też jest moim takim idolem, jeśli chodzi o pracę operatorską. Są świetne zdjęcia w tych azjatyckich filmach, nie? Słabsze na przykład troszeczkę tam widziałem kiedyś angielski chyba jego film. A każdy film jest inny, nie? Natomiast myślę, że każdy operator musi być też inny. Gdyby ktoś podszedł do mnie i powiedział, zdradź mi receptę, co zrobić, żebym stał się operatorem, bym powiedział, że nie mam takiej recepty. Próbuj, no szukaj, może znajdziesz w sobie tego operatora, nie? Małego i potem będziesz wiedział, jakby w którym kierunku chcesz iść, nie? Co robić w zdjęciach, jaki film cię interesuje. Nie mam recepty na to.